Dopełnieniem czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych związanych ze sprzętem jest aktualizacja oprogramowania sterującego urządzeniami systemowego i użytkowego. Przy odpowiednim skonfigurowaniu opcji dotyczących aktualizacji ta czynność powinna wykonać się automatycznie. Dotyczy to przede wszystkim niektórych poprawek systemowych i aktualizacji bazy wirusów programu antywirusowego. Jednak często ingerencja w ustawienia systemu wymusza zgodę administratora systemu, a nie każdy użytkownik pracujący na danym stanowisku pracy posiada takie uprawnienia. W związku z tym, bez względu na początkowe ustawienia w tym zakresie, podczas przeglądu systemu komputerowego należy sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje dla wszystkich wykorzystywanych na danym stanowisku programów i sterowników urządzeń i podzespołów. Ponadto, po ewentualnym zainstalowaniu wszelkich poprawek należy sprawdzić poprawność ustawień konfiguracyjnych każdego urządzenia peryferyjnego oraz takich podzespołów jak karta graficzna i karta dźwiękowa. Audyt stanowi swoisty spis inwentaryzacyjny, który daje pełny obraz poziomu zaawansowania technologicznego sprzętu komputerowego, zużycia wyposażenia poszczególnych stanowisk i aktualności oprogramowania, na którym pracuje dana organizacja. Na podstawie analizy raportu z audytu informatycznego można sformułować wnioski, które należy wykorzystać podczas planowania przeglądów i budowy polityki modernizacji zasobów sprzętowych i programowych firmy. Dzięki audytowi możemy również w sposób właściwy i bardziej szczegółowy sporządzać harmonogramy konserwacji i napraw.